Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Ja się nazywam Ania Glen i dzisiaj zapraszam Was na filmik makijażowy. Makijaż po polsku, czyli ten jesienny makijaż, który wykonałam tylko i wyłącznie polskimi kosmetykami, kosmetykami z drogerii, tanimi kosmetykami. Zapraszam Was tym bardziej, bo znalazłam rewelacyjny podkład, kryjący podkład, super matujący, który kosztuje około 10-13 zł, więc super cena i super jakość. Jest jeszcze kilka innych fajnych perełek, więc co, zaczynamy. Mam przed sobą trzy polskie, drogeryjne, tanie firmy i właśnie nimi będę dzisiaj się bawiła i będę robiła makijaż. Zacznę od makijażu oczu, bo nie wiem jak te cienie się zachowują, nie wiem czy się sypią, czy się nie sypią, a nie chciałabym zniszczyć podkładu. Więc oczywiście zacznę od makijażu oczu. Mam aż trzy palety. Pierwsza Eveline Cosmetics, w ogóle wszystkie trzy są z Eveline Cosmetics, ale ta pierwsza mi po prostu urzekła. Kompaktowa, mała, śliczna, fajne jesienne kolory z lusterkiem. No naprawdę wygląda ładnie. Moja siostra jest fanką palet Eveline Cosmetics i naprawdę ta wygląda fajnie, bo jest i matowy beż, i coś do przycienienia powieki, i coś tutaj błyszczy, także jest naprawdę kompaktowa. Jeżeli lubicie ciepłe barwy, takie jesienne, to wygląda naprawdę obiecująco. No ale zobaczymy jak z jakością. Jeszcze nie wiem, której użyję, bo ta też wygląda bardzo ładnie. Się nazywa Charming Mopka, a ta się nazywa Sparkle. Sparkle to jest ta, a to jest Charming Mopka. I to też jest paleta w ciepłych odcieniach. Mam taką folię zabezpieczającą. Też jest lusterko. Wow! I tutaj już nie jest patyk, tylko jest regularny pędzelek i myślę, że nawet nim można popracować, bo jest dosyć miękki. Tutaj ciemne cienie tym płaskim języczkiem też możemy wkładać. No zobaczymy. I tutaj znajdziemy większość matów, chociaż błyski też się znajdą. I jest jeszcze jedna. Angel Dream to jest paleta tekturowa, bo te dwie były metalowe, ta jest natomiast tekturowa, jest lekka. Mamy lusterko i mamy patyka, jak ja to nazywam. To jest gąbeczka, którą możemy nakładać ciemne cienie w bardzo precyzyjny sposób, ale raczej nie wiem jak z tym blendowaniem, bo jest to dosyć mała powierzchnia, no ale... Jest lusterko. Jest czerwień, jest odcień buraczkowy. Mamy borda, ciemne brązy, jest i złoto. Jest kilka jasnych matów, także i dzienne, i wieczorowe makijaże można tą paletą sobie poczynić. Mnie strasznie dzisiaj kusi ta paleta. Jest przepiękna po prostu, naprawdę jest kompaktowa. Jeszcze raz ją Wam pokażę, bo naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jest duży matowy beż, a w tej mokka, nie wiem jak w tej mokka, też są nawet dwa beżowe jasne odcienie, więc kurczę, to też jest fajne. Tu już jest więcej brązów, ale nie, stanęło na tej, ta jest cudna, pojedziemy tą. Jako bazę użyję również korektora z marki Eveline, się nazywa Liquid Camouflage HD Long Lasting Formula 24 godziny. Mam w trzech odcieniach, jedynka, dwójka, trójka. Jedynka oczywiście za jasna, spróbujemy z dwójką. Jest napisane full coverage, gęsty. Pełne krycie, zobaczymy. No nie wiem, czy to jest takie pełne krycie. Raczej średnie, zobaczymy palcem jak trafia. Bo jednak gąbka zabiera sporo. No zostało trochę więcej, ale w dalszym ciągu nie nazwałabym tego pełnym kryciem. Szybko bardzo zastyga. Dołożę sobie jeszcze troszkę, bo to krycie takie jest, wiecie. Ale fajne, bo na razie się nie zciastkował, więc się z nim nie zadziało. Ładnie ujednolicił kolory, ale nie przykrył tak, wiecie, w 100%. To jest fajne. Że nie ma takiej skórki. Kilka swatchy, zobaczę jak ta paleta ma potencjał. Orange. No nieźle. Bardzo. Fajnie to wygląda. Najciemniejszy.
No, fajnie. Jeszcze zobaczę, jak to błysk. Ale masełkowe, super. Martwi mnie natomiast jedno, że w tej palecie nie mamy żadnego takiego przejściowego, neutralnego odcienia. Że wszystko jest bardzo mocne. I nie mam czym zbudować sobie tej powieki, nie mam jak powiększyć sobie oka. Więc jednak zdecyduję się jeszcze użyć jednego odcienia z tej palety. I to będzie właśnie jakiś taki przejściowy brąz. To jedno dotknięcie, tak naprawdę lekkie dotknięcie. Samo się nakłada, naprawdę dosłownie odrobinkę. No ja już jestem zakochana, mi już się to podoba. Już naprawdę uważam, że cienie są dobre jakości. Super, fajny plecień, mokka. Zobaczcie, to naprawdę dotknięcie. Zostaje tyle kolorów. Ale dziwne, bo w opakowaniu ten cień wygląda na sporo jaśniejszy. I co najlepsze, one się na razie nie ospały. Dobra, rama oka jest zbudowana. Cieszę się, że wzięłam tą mokkę, bo naprawdę mnie zaskoczyła. Zacznę od najciemniejszego cienia i wezmę sobie pędzelek z zestawu, ten języczek i nałożę go w zewnętrznym kąciku. Pędzelek umoczony cień mokka i delikatnie na granicy postaram się to zblendować. Dobra, teraz za tym brązem pójdzie bordo. Zrobię to samo języczkowym pędzelkiem, przyłożę i to delikatny osyp tego ciemnego cienia, ale to jest naprawdę minimalna sprawa. Czystym pędzelkiem będę rozmiękczać granice. Bardzo delikatnie. Zobaczcie, te dwa cienie wyglądają prawie identycznie. No dobrze, to przejdźmy teraz do złota. Zobaczymy, co tu się zadzieje. No, to są bardzo masełkowe, fajne cienie. Błyszczące. No i jeszcze bardzo chcę gdzieś ten błysk wcisnąć. Zobaczę, jak się przykleją na cienie. No, na cienie to tak powiem wam. Nie bardzo. No dobra, trochę oszukam. Założę glitter primera, bo wydaje mi się, że ten błysk tutaj potrzebuje pomocy. No się po prostu nie chcą do cienia przyklejać. Podejrzewam, że gdyby to był sam korektor, to nie byłoby najmniejszego problemu, bo widzieliście na słoczach, one się super do skóry przyklejały. Dobra, teraz szybko drugie oko, żeby wyszło mi podobnie. No, powiem wam, że naprawdę ten ciemny cień ma moc. I pomarańcz. Maty też super wyglądają. Tak jakby zostawić ten makijaż teraz w ogóle bez błysku. To też super. Ale ja chciałam zobaczyć, jak te błyski właśnie się mają. I jak się z nimi pracuje. Dobra, ja już to teraz tak zostawię i narysuję kreskę. Mam nowość z marki Vibo. To jest liner, który powstał przy współpracy z Katosu. Ja już go testowałam, bo nie mogłam się oprzeć. Słuchajcie, to jest tak rewelacyjne coś. To jest liner w pędzelku. Mistrz, po prostu mistrz. On sam maluje. Ja, która mam opadającą powiekę i która mam mnóstwo fałd na tej powiece. I naprawdę uwierzcie mi, że pomalowanie kreski, prostej kreski, na tak falującej się powiece nie jest prostą sprawą. I naprawdę szukam produktu, który nie będzie mi przeskakiwał przez te fałdy, który nie będzie, wiecie, robił zygzaków, który będzie ładnie sunął. No i to jest właśnie tego typu liner. To jest naprawdę jedno pociągnięcie i jest prosta, precyzyjna kreska. No
No, on jest super, naprawdę. Nie rozlewa się, nie wylewa się, szybko zastyga. Wszystkie posiadaczki opadającej powieki powinny się zainteresować tym linerem. Czarna kredka marki Ingrid, automatyczna, czarna jak smoła. Już testowałam, to jest po prostu smoła w kredce. Bardzo czarna, bardzo miękka i super nadaje się do linii wodnej. Jeżeli lubicie zaznaczać linię wodną czarną kredką, to Ingrid jest naprawdę rewelacyjna. Dobrze, teraz to już tak zostawię i zajmę się twarzą. Mam znowu Everlane Cosmetics i podkład Satin Matte. Słyszałam i oglądałam już wiele tutoriali na temat tego podkładu. To są tanie podkłady, ale ponoć rewelacyjne. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będą się zachowywały na mojej mieszanej skórze. To jest podkład długotrwale matujący i idealnie kryjący. Zawiera również filtrowany śluz ślimaka. Będzie nas chronił przed zanieczyszczeniami, ponieważ ma formułę anti-pollution. Możliwość stopniowania krycia i minimalizacja widoczności porów. Wydaje się, że jest to podkład idealny. Mam w odcieniu 101 Ivory, 102 Vanilla i 104 Beige. Wydaje mi się, że Ivory mnie nie interesuje. Spróbujmy sobie 102 Vanilla i jest zabezpieczenie, co jest super. Bardzo lubię to rozwiązanie w podkładach gęstych. Bardzo gęsty, ale też jasny, więc ta vanila może niekoniecznie, zobaczymy też. No i też jest w porządku. Bardzo przyjemne są te odcienie, są naprawdę takie beżowe, nie wpadają w róż, czego ja bardzo nie lubię. Ale to sobie zrobię na końcu. Ładnie to wygląda. Nie zrobiła się maska, co jest ważne. Jak będziecie słyszeć takie stuki, puki i wierty, to u mnie. Bardzo fajnie się wtopił w ogóle z kolorytem tutaj szyi. Jeszcze raz, co ja mam? 104 beige. Prawie kompletnie nie ma odbicia światła. No, ładnie. Bardzo ładnie ujednolicił, naprawdę. Skóra wygląda super. Pochłonął całe światło, więc jest bardzo matowy. Bardzo kryjący, bardzo matowy, bardzo kryjący. Przy czym jednocześnie wygląda naturalnie. Nie zrobił jakiejś takiej mega grubej maski. Porównałabym go do Double Wear'a. Tak jak patrzę teraz, widać go na twarzy, to nie jest podkład, którego nie będzie widać. No bo jednak jest bardzo, bardzo kryjącym podkładem i jest gęstym podkładem, więc jego będzie widać na twarzy. Ale nie zrobił jakiejś takiej super mak, zobaczcie jak mi przykrył usta. Dobra, no krycie mam mega. Teraz warto by było zakamuflować moje cienie pod oczami, więc wezmę ten kamuflaż, którego się trochę obawiam. Nie mogę po prostu, jak ten podkład przykrył wszystko. Dobra, jedziemy z korektorem. Ten sam, który podziałał mi jako baza. W dalszym ciągu nie nazwałabym go super mega kryjący, ale ma dość dziwną formułę, bo wydaje się być bardzo, bardzo gęsty, ale jak się go rozpracowuje, to ta warstwa nie jest wcale gruba. I to jest dobre, ale można go stopniować. To też jest dobre. Ja go nie będę przypudrowywała, wiecie, bo on zastyga i boję się, że po prostu zrobi się skorupa, więc zostawię to tak jak jest. Zajmę się tylko dolną powieką i dokończę makijaż oka. Cień Mocha z palety Mocha. Ciekawa jestem z tym korektorem, czy on mi się zbierze w zmarszczkach, czy jednak zastygnie i nie będzie tego widać. Wytuszuję rzęsy i zajmę się brwiami, bo mnie tutaj straszy ten wizerunek bezbrwiowy. Mam trzy maskary od Everlane Cosmetics. Big Mascara Volume w
Volume Temptation i co tu mam? Royal Volume, czyli Volume 3 maskary na objętość. W takim razie będę się suplowała szczoteczkami. Royal Volume, o! Tradycyjna, bardzo tradycyjna szczoteczka, naturalne włosie. Takie lubię. Royal Volume. Volume Temptation. Temptation. Też naturalne włosie, tylko ta już jest klepsydrą. Jak ja lubię naturalne włosie. I tu mam Big Mascara Volume Bank. To jest szczoteczka silikonowa. To tą sobie odłożę. I chyba ta pierwsza, Royal Volume. Co troszkę się posklejały, nie jakoś tak bardzo, ale się trochę jednak posklejały. No i to niestety mają to do siebie maskary świeżo otwarte na moich rzęsach. Niestety ten efekt sklejenia jest bardzo częsty, dlatego ja muszę odczekać po otwarciu maskary i dopiero ona nabiera mocy sprawczej, mocy wykonawczej. Ale szczoteczka mi się podoba, jest mała, precyzyjna, no i naturalne włosie, co ja bardzo, bardzo lubię. Ale wiecie co, ale jestem pozytywnie zaskoczona korektorem. Nigdy się nie zebrał, fajnie to wygląda. Nie przypudrowywałam, przypomnę, i nie będę przypudrowywała tego. Jakbym miała go porównać do kamuflaża z Catrice, to ten jest lżejszy. Dużo lżejszy. Ładniej wygląda pod oczami. Dobrze, zajmijmy się brwiami i mam Brow and Go, tak to się nazywa, Eveline Cosmetics, no i mam oczywiście Vivo Fixer żel utrwalający. To jest maskara do brwi z włoskami, która ma jeszcze dodatkowo zagęścić brwi. Malutka szczoteczka, ja mam w odcieniu 02 Dark. Trochę się obawiam tego produktu, bo nie będę mogła precyzyjnie sobie wyrysować brwi. Ten produkt ma również zagęścić brwi, przez to, że te mikro, mini włoski się doczepiają do naszych naturalnych włosków. Ma być efekt zagęszczenia. Muszę przyznać, że szczoteczka jest bardzo precyzyjna. Bardzo naturalny ten efekt jest. Ciekawe, czy one zostaną w ogóle w miejscu, czy to też utrwala, zaraz zobaczę. Może nie będę musiała używać fixera. Ja mam pierzaste brwi z wielką plamą. Nic, poczekam, aż sobie wyschnie i zeskrobię. Dobra, to jest żel, który mega mocno utrwala. Bo już czuję, że te włoski są sztywne i są w jednym miejscu. Także ja już nie potrzebuję żadnego innego żelu, bo one po prostu sobie tak zostaną. Dobra, jesteśmy na finiszu. Została nam twarz i usta. Mam trzy fajne produkty. Fajne, bo już używałam jednego z nich. To wiem, że na pewno jest fajny. Z marki Ingrid. Jest to kółeczko rozświetlające, bronzer i bananowy puder. Zacznę od pudru. Puder matujący, odpowiedni dla osób, które mają zaczerwienienia na twarzy, ponieważ ten żółty kolor będzie właśnie nivelował te zaczerwienienia. Nie wiem, czy jest mi bardzo potrzebny puder na całą twarz, bo mam nałożony bardzo matujący podkład. Fajnie, bo jest ogromny i jest bardzo matowy. Widzę, że ma w sobie trochę takich fioletowych tonów. Dobra, ale teraz produkt, w którym naprawdę się zakochałam i jest świetny, to jest kółeczko rozświetlające. I mamy tutaj rozświetlacz w takim szampańskim odcieniu, rozświetlacz w takim brązowym odcieniu i mamy coś białego. Biały rozświetlacz i jeżeli ten ciemny będzie dla Was za ciemny, to zawsze możecie sobie na przykład rozjaśnić tym białym albo jeszcze tym szampańskim. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają rozświetlacze, pracowałam z nimi. To już wiem, ja sobie pomieszam teraz ten i ten. Ale jeżeli mówimy o polskich produktach, to mam pewnie najlepszy pędzel do nakładania rozświetlacza ever. I to jest pędzel od Maxineczki, taka metelka. Embrasz.
rozświetlacze są super nie dlatego, że one mają błysk nie wiadomo jak, ale właśnie dlatego, że mają ten błysk taki stonowany, taki dzienny, że tak naprawdę każda z nas może go użyć i nie będziemy biły po oczach i dlatego jest świetny. Mamy róż z Vibo z kolekcji I Choose What I Want w odcieniu 02 KN. To jest taki przepiękny, koralowy odcień. Muszę go wydobyć stąd. Piękny, dzienny odcień. I to jest róż lekko rozświetlający. Dokleiłam jeszcze rzęsy i rozświetlacze pójdą też na dekolt. To jest taki naprawdę bardzo naturalny glow. Dobra, i ostatni element to usta. I mam całą baterię płynnych pomadek od Everlane Cosmetics Oh My Kiss. I tutaj się śmieje do mnie taki odcień 08. Neutralny nudziak. Zobaczymy, co to za formuła jest. O, wcale nie są płynne. Myślałam. Pomadki w sztyfcie. Idealny odcień moich ust. Gdzie mi pachną? Takie babciny są. Bardzo naturalna. To nie są matowe pomadki. Myślałam, że to są matowe pomadki, a to są po prostu pomadki satynowe. Color and Care. Fajne, komfortowe takie. Nawilżające w sam raz na jesień. No i to tyle. Makijaż wygląda w ten sposób. Podsumowując, makijaż skończony i muszę przyznać faktycznie, że ten podkład mnie nie rozczarował. Bardzo ładnie przykrył wszelkie niedoskonałości, nic się nie świece. Zmatowił naprawdę super, więc jeżeli macie problemy z błyszczącą się cerą, to myślę, że to jest fajny wybór, tym bardziej, że on kosztuje około 10-13 zł. Uwielbiam ten eyeliner Vibo i Katosu, to jest po prostu cudeńko, naprawdę on sam maluje. No i palety naprawdę są rewelacyjne. Tutaj użyłam tylko jednego odcienia i żałuję, że nie użyłam więcej, ale myślę, że będzie jeszcze na to czas. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra jakość. Zobaczcie, jakie to ma pigmenty. Co tu się dzieje? Naprawdę to jest coś rewelacyjnego. Super. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten kamuflaż, korektor. Myślałam, że to będzie coś ciężkiego, coś mega kryjącego, a to zaskoczenie. Krycie średnie, no i bardzo lekka formuła. Naprawdę super. No i to tyle. Mam nadzieję, że jesienny makijaż Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.